Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych balsamem wspomagającym odchudzanie oraz spalanie niechcianej tkanki tłuszczowej. Bardzo szybki, prosty balsam. Pokażę Wam fajne metody. Ja kiedyś już Wam nagrałam fajny filmik i zmotywowałam się w końcu, ponieważ chciałam już od listopada Wam pokazać, ale jakoś zawsze coś i były ważniejsze kremy do pokazywania. Ale dzisiaj przyszedł czas na balsam wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej. A zmotywowałam się dlatego, że ostatnio przeglądając jedną gazetę niemiecką, natknęłam się na takie celebrytki promi, które owijają się także folią, wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej, likwidacji celulitu, ale taki filmik o owijaniu się folią, ja już Wam nagrałam kilka miesięcy temu, więc chętnych zachęcam. I szybciutko przejdziemy do prostego balsamu z kłączem perzu. Kłącze perzu jest do zakupu w każdym sklepie zielarskim. Potrzebujemy zrobić sobie macerat, który musi stać minimum 2 tygodnie. Zalewamy kłącze perzu dobrą oliwą z oliwek o wysokim stężeniu witaminy E. Następnie ten macerat przecedzamy i dodajemy witaminę E do takiego maceratu, żeby zakonserwować i mamy taki fajny olejek, ale wszystko po kolei. Kłącze perzu w balsamie do ciała wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej oraz należy pić na parę z kłącza perzu, żeby przyspieszyć redukcję tkanki tłuszczowej, żeby sobie wspomóc jeszcze szybciej nasze odchudzanie. I dziewczyny, przejdziemy szybciutko do balsamu, ponieważ jest bardzo prosty i ja Wam szybciutko powiem, jak ja to robię. Należy sobie do takiego balsamu zakupić z tej serii Zrób sobie krem emulgator. Ja zakupiłam w sklepie zielarskim, ale podejrzewam, że emulgator jest do zakupu dosłownie wszędzie. Ja dodam w opisie, jaki użyłam. I należy minimum 15 minut przed rozpoczęciem produkcji balsamu wziąć 4 łyżki stołowe emulgatora i rozpuścić w 125 ml wody destylowanej. Ja moją wodę destylowaną trochę podgrzałam, żeby mój emulgator lepiej się rozpuścił. I dziewczyny, mamy taką fajną, bitą śmietanę. No niestety musicie emulgator rozpuścić minimum 15 minut przed produkcją balsamu, ponieważ jeżeli podgrzałam leciutko wodę destylowaną, emulgator był troszeczkę cieplutki, więc należy odczekać, żeby przejść do produkcji balsamu. Potrzebujemy moździerz do ucierania. Balsam jest naprawdę, dziewczyny, bardzo prosty i szybki. Tylko ja jak zwykle muszę przełożyć do moździerza. Rozgadałam się. Już wszystko sobie przekładam do moździerza. Balsam to oczywiście, bo to jest do ciała, to robimy większą ilość, żeby się nie bawić zbyt często w produkcję balsamu. I potrzebujemy 50 ml gotowego maceratu z kłącza perzu. Ja sobie zaraz odmierzę taką moją miarką. Jeżeli ktoś chce, może nawet sobie troszeczkę tego maceratu dodać więcej wedle Waszego gustu. Ja dodaję 50 ml. Zawsze sobie tak robię, ale zaraz jeszcze do tego olejku z kłącza perzu przejdę, tylko skończymy najpierw balsam. Odmierzamy sobie 50 ml.
Dodajemy do emulgatora i dziewczyny ucieramy. Ucieranie tego balsamu jest bardzo proste, ponieważ, no wiadomo, ja po zawizję jeszcze sobie będę długo mieszała, żeby składniki się porządnie połączyły, ale ucieranie takiego balsamu naprawdę idzie bardzo łatwo i szybko. Tylko ja tutaj chcę Wam pokazać, jak ja to robię. O. Ja będę poza wizją sobie jeszcze porządnie ucierała, ale żeby nie przedłużać, przejdziemy dalej. Następnie potrzebujemy dodać jedną łyżeczkę witaminy E, żeby troszeczkę odmłodzić naszą skórę i żeby zakonserwować nasz balsam. Jedną łyżeczkę. I jeszcze dodajemy jedną łyżeczkę depantanol tej prowitaminy B5. Także dodajemy do naszego balsamu. Wszystko ucieramy. Balsam bardzo szybko się wchłania i jest naprawdę bardzo fajny. Jak bita śmietanka troszeczkę. Ja później jeszcze sobie go trochę pokręcę, nie będziemy przedłużały, tylko Wam pokażę. I jeszcze dziewczyny, żeby balsam bardzo pięknie pachniał, no bo wiadomo, do ciała to chcemy, żeby fajnie wszystko nam pachniało. Ja zakupiłam w sklepie zielarskim z Magnolii olejek eteryczny i dodam takie dobre 5 kropli tego olejku, ponieważ ja uwielbiam ten zapach. Teraz to pięknie pachnie, można to jeść. I jeszcze raz mieszam porządnie. Balsam robi się bardzo szybko, tylko ja tutaj na wizji nie mogę zbyt szybko kręcić, ale już Wam pokazuję. O! Ma taką fajną konsystencję. O, dziewczyny. I lekko żółtawy kolor, leciutko. I pięknie pachnie przez ten olejek. I co ja jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Ja przekładam sobie do takiej buteleczki z takim dozownikiem, żeby lepiej mi się aplikowało, ponieważ ułatwia mi to. Ja nigdy nie wsadzam palców do żadnego kremu ani do żadnego produktu, a taka aplikacja w takiej buteleczce z dozownikiem jest naprawdę bardzo łatwa, przyjemna i szybka. Ale dziewczyny, jak teraz zrobić, żeby wspomóc odchudzanie? Już Wam mówię. Należy nałożyć na przykład na niechcianą tkankę tłuszczową na brzuszku dość sporą ilość balsamu, ponieważ on się szybciutko wchłania, więc musicie go troszeczkę więcej nałożyć. I potrzebujecie, dziewczyny, do tego, obojętnie, no ja mam tą grubszą. Tej folii niestety nie kupicie, ponieważ ona nie jest w sprzedaży wszędzie, ale to może być zwykła folia spożywcza, taka, jaką mamy wszystkie w domu. I owijamy sobie brzuch, czyli nakładamy, smarujemy sobie na przykład brzuch, owijamy się folią i pozostawiamy, no ile macie czasu? No fajnie by było na minimum godzinkę, minimum. Będziecie czuły, że ten balsam troszeczkę na brzuszku Wam się podgrzewa, ale bez tej folii będzie wolniejszy proces modelowania sylwetki. Należy owinąć się folią, ponieważ folia przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz modelowania sylwetki. Balsam jest bardzo fajny, tylko nie zapominajcie pić także naparów z kłącza perzu. Pijemy na parę, smarujemy się balsamem, ale jeszcze szybko
co najważniejsze chciałam powiedzieć. Jeżeli zrobimy sobie już macerat skłon czaperzu, należy, jeżeli ktoś ma jakieś takie uparte miejsce, nie wiem, gdzieś w dolnej partii brzucha, czy obojętnie gdzie, należy nanieść ten 100% olejek skłon czaperzu. Tylko pamiętajcie, musicie użyć dobrej oliwy z oliwek i nie zapominajcie dodać witaminy E do tego olejku. Ten olejek będzie Wam służył także do modelowania sylwetki i spalania niechcianej tkanki tłuszczowej, ale balsam owijamy folią, a olejek, dziewczyny, wrolować musicie dermaroller minimum rolką 1 cm. No niestety, jeżeli chcecie być do wiosny piękne i przyspieszyć sobie spalanie tkanki tłuszczowej i modelowanie sylwetki, musicie do olejku skłon czaperzu dodać, używać dermaroller, a do tego pięknego, ale pachnie teraz wszystko, do tego balsamu używać folii. Inaczej się nie da. Można używać bez folii i bez dermaroller, ale na efekty należy niestety troszeczkę dłużej poczekać, więc zachęcam do dermaroller i do folii, jeżeli chcecie uzyskać piękny efekt do wiosny. Niestety proces spalania tkanki tłuszczowej nie jest błyskawiczny. Ale zauważycie już po 2 tygodniach ujędrnienie skóry i ta skóra będzie tak się bardziej w kupie trzymała, jak ja to mówię, taka fest będzie, nie będzie taka obwisła i zwiotczała. Ja zachęcam i jeżeli ktoś chce, to proszę się cofnąć do tego filmiku, jak pokazuję z innym balsamem rozgrzewającym, jak owijam sama siebie tą folią. Chętnych zachęcam. Życzę wszystkim miłego dnia. Ja dodam dokładny skład balsamu. Nie zapominajcie zrobić sobie maceratu i oczywiście używać, nie tylko zrobić, żeby to stało. Pa, do następnego.